Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego programu. Dziś nadal pozostajemy w temacie sportów zimowych i zajmiemy się narciarstwem szybkim oraz alpejskim. Jędrzej Dobrowolski to rekordzista Polski w narciarstwie szybkim. W zeszłym roku udało mu się osiągnąć prędkość aż 234 km na godzinę. A w rozmowie z nami powiedział, jakie są jego cele na nowy sezon. Jest pan zadowolony póki co z przygotowań do zimowego sezonu? Tak, jestem zadowolony. Myślę, że jestem gotowy. Sprzęt jest gotowy, ja jestem gotowy. Także teraz niech tylko pogoda będzie gotowa i trasy. No i będzie szybko. Mógłby pan pokrótce opowiedzieć, jak właśnie w pana dyscyplinie polegają na te przygotowania na letniego sezonu? Czy są ciągłe wyjazdy, czy też, nie wiem, przygotowujecie się też na sali, czy głównie wyjeżdżacie? Dużo jest treningu siłowo-dynamicznego. Musimy być dość silni, choć nie możemy być za bardzo rozbudowani, bo masa jedzie, ale objętość hamuje, także musimy tutaj mieć złoty środek, nie przesadzić. A musimy mieć też dynamikę i szybkość reakcji, to jest ważne, bo reagować trzeba bardzo szybko w momencie, kiedy coś nie idzie po naszej myśli przy tak dużej prędkości. Trenowanie przy tak dużych prędkościach jest bardzo ograniczone, sprowadza się do trenowania przed samymi zawodami. Powiedzmy tydzień przed zawodami trasy są gotowe i można pojeździć się 160-180 na godzinę wjeżdżając się. Nie ma możliwości za bardzo trenowania indywidualnego, że tak powiem. Staram się razem z PKL-em, by stworzyć taką trasę na Kasprowym, i aby były warunki do swobodnego przemieszczania się z prędkością 160 na godzinę, co byłoby już fajnym treningiem. Jak pan ocenia w ogóle rozwój tej dyscypliny w Polsce? Było głośno tak naprawdę w zeszłym sezonie, kiedy pan pobijał te rekordy Polski, to się zrobiło znowu głośno. Natomiast widzi pan jakiś wzrost zainteresowania, czy bardziej taki elitarny sport na razie? Na pewno jest elitarny, bo nie można go uprawiać wszędzie. Jest bardzo mało miejsc, gdzie można to robić. Mimo tego, że jest wiele pięknych, stromych gór, z których chciałoby się szybko zjechać, ale nie zawsze jest gdzie hamować. Myślę, że w tej chwili w Polsce nie mam sygnałów o chętnych, którzy by chcieli uprawiać tą dyscyplinę. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ja robię co mogę, żeby tak się stało, żeby popularyzować tą dyscyplinę. Chcę zorganizować zawody amatorskie, troszkę oczywiście wolniejsze niż moje przejazdy, aby możliwe i pozyskać nowych zawodników. Trzeba spróbować, żeby złapać bakcyla i potem chcieć jeździć dalej. Także myślę, że umożliwienie startu nawet na amatorskim poziomie większej rzeszy ludzi jest jakby punktem wyjścia, żeby się znaleźli chętni. Stawia sobie pan jakiś konkretny cel wynikowy przed tym zbliżającym się sezonem? Czy raczej podchodzi pan do tego, żeby po prostu dawać siebie wszystko na każdych zawodach? Znaczy zawsze w momencie, kiedy wyznaczam sobie jakiś cel, jakiś limit, nie wychodzi to najlepiej, także staram się po prostu robić swoje, zjeżdżać możliwie dobrze i wtedy sam wynik wychodzi. Tak jak w 2012 roku właśnie zrobiłem w ten sposób i nagle się okazało, że jestem na trzecim miejscu w Pucharze Świata. I myślę, że to jest ten cel i to jest ta droga, żeby po prostu robić swoje i nie napinać się na konkretny wynik. W narciarstwie alpejskim póki co nie osiągamy jakichś wielkich sukcesów, jednak utalentowanych zawodników i zawodniczek wcale nie brakuje, dlatego teraz zapraszamy na rozmowę z Karoliną Chrapek, jedną z najbardziej obiecujących narciarek alpejskich w naszym kraju. Jak pani ocenia ten okres przygotowawczy do sezonu zimowego, tak pokrótce? Całkiem nieźle. Troszeczkę może miałyśmy za mało treningu szybkościowych, ale pogoda w pierwszej części do końca sierpnia naprawdę nam dopisywała. Później było troszeczkę gorzej, więc to przygotowanie typowo narciarskie na niezłym poziomie oceniam, a jeżeli chodzi o kondycyjne, to myślę, że bardzo dobre. Bardzo dobrze się czuję przygotowana siłowo, wytrzymałościowo, więc tutaj super.
A jak będą wyglądały te ostatnie szlify? Czy przed zimą, czy jeszcze w ogóle można coś poprawić? Czy już tak naprawdę wszystko zostało zrobione i trzeba czekać na starty? Główna część została zrobiona, a teraz jeszcze będziemy mieć właśnie w Stanach tydzień treningu szybkościowego, więc tam jeszcze na pewno można poprawić jakieś tam mini elementy techniki, detale tak naprawdę, detale, bo już dużo nie można poprawić, ale jeszcze jakieś tam objeżdżenie, samolinia, takie podstawowe rzeczy też są do poprawienia jeszcze. Stawia sobie Pani jakieś konkretne cele na ten sezon, wynikowe? Więc no, limit olimpijski na pewno, to jest mój cel główny, żeby do tego Soczi pojechać, ale poza tym, no jakby się udało rzeczywiście zahaczyć o 30 Pucharu Świata, to byłoby super. W super kombinacji, super gigancie, może zjeździe w tą stronę. A tak to chciałam się skupić bardziej jeszcze na Pucharze Europy, żeby troszkę FIS punkty poprawić, ponieważ no, ostatnie dwa sezony miałam takie średnie bardzo, ponieważ dwa razy byłam kontuzjowana, więc na razie tak też ciężko mi powiedzieć, czego się teraz spodziewać, bo to był mój pierwszy sezon taki letni, przygotowawczy, gdzie wreszcie mogłam normalnie pojeździć na nartach, normalnie potrenować, a nie spędzić go na sali rehabilitacyjnej, więc to będzie tak troszkę niespodzianka dla mnie. A jak możemy ocenić naszą kadrę na tle innych? Gdzie się znajdujemy? Czy jest, jakie są oczekiwania w ogóle całej drużyny na ten zbliżający się sezon? To znaczy wszystkie na pewno... No, oczekiwania są, że zaczniemy punktować w Pucharze Świata i że pojedziemy na Olimpiadę, no i tam jak najlepiej zjedziemy. No, wiadomo, że każdy tam gdzieś w głowie myśli o medalu, ale to myślę, że jeszcze nie jest do końca realne. Natomiast w porównaniu do innych kadr, no jednak finansowo. No, finanse to jest największy problem tak naprawdę. Mamy ich mało i to w jakimś stopniu blokuje troszkę możliwości treningowe, wyjazdowe, czy na przykład do Nowej Zelandii lub Argentyny. Tego się nam nie udało zrobić w tym roku. I później przekłada się to również na problem tutaj nawet w Europie trenowania konkurencji szybkich, gdzie zazwyczaj trzeba za trasę dodatkowo płacić i no nie mamy do końca takich możliwości, więc to jest jakby takie troszkę problematyczne. Bo gdyby te pieniądze były, to wiadomo, byłoby łatwiej, można więcej... I jeszcze obsługa grupy na przykład też, no, jesteśmy trzy zawodniczki, mamy trzy osoby do obsługi. Owszem, to jest bardzo fajnie, teraz ten układ jest okej, ale im więcej tych osób, które pomogą, tym lepiej, bo przede wszystkim w treningu szybkościowym później trasa musi zostać obstawiona przez trenerów, a my tak naprawdę mamy jedną osobę na starcie, ktoś tam może stanąć na trasie, ktoś jeszcze jeździ, trener krąży za nami i uwagi podaje i robi się za mało tych osób. Ma Pani jakiś swój sportowy wzór, idola, na którym się Pani wzoruje? Janica Kostelicz to była osoba, którą zawsze, no on już nie jeździ, już skończyła karierę, ale jak byłam młodsza, to była moja taka idolka. A teraz aktualnych to w jakimś stopniu Lindsey Vonn. Też ją podziwiałam, ponieważ no, dla mnie jest to prawie że maszyna do wygrywania. Pomijam ostatni sezon, akurat no, też pechowo kontuzja, ale wcześniej wow, naprawdę wielki szacunek do jej wyników. I przede wszystkim psychiki, ponieważ jedną rzeczą jest znaleźć się na tym szczycie i wygrywać Puchar Świata, ale później drugą rzeczą jest to utrzymać. I utrzymać to przez cztery sezony jest naprawdę bardzo super, super. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Życzymy Wam miłego weekendu i pamiętajcie, że widzimy się za tydzień. Cześć!